Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa na kolejnej KHT. Tym razem jest to na żywo. Zresztą KHT jest zawsze na żywo, tym razem jest to KHT skierowane do Państwa. Mam trochę tremę, bo po raz pierwszy robię to z innego komputera, inaczej trochę i czekam na Państwa pytania. Jak Państwo widzą, zasugerowałem się taką jedną obrażalską, włożyłem sobie takie urządzenie, o, taki krawat z takim facetem, o, jak Państwo widzicie, no bo ja w końcu muszę przecież wyglądać porządnie, skoro SWT ma być porządną telewizją. Dobra, w związku z powyższym ja go zdejmę, bo mi przeszkadza, nie lubię krawatów, o, powieszę go sobie obok. I proszę Państwa, sorki za światło, za wszystko, to jest mój aneks kuchenny w moim małym mieszkaniu, jak zacznę to przerabiać, to moje Hausgestapo mi dopiero wtedy pokaże, co ja mogę. Właśnie. Dobra, dzień dobry, czekam na pytania. No właśnie, nie ma żadnych pytań, a prawdopodobnie powinny być jakieś pytania już. No, proszę Państwa, na żywo, tak mniej więcej jak robiliśmy to z Marcinem Rolą, przy czym tam mieliśmy jakieś tematy, ale ja dzisiaj chcę po prostu robić to na żywo. Ja chcę robić to po prostu iść całkowicie na żywioł z Państwem. Czy będzie więcej zdjęć w garniturze? Pierwsze pytanie. Nie, nie będzie żadnych zdjęć w garniturze. Przykro mi, mam jakiś garnitur, nawet markowy, leży sobie, czeka, do trumny pewnie będzie, chociaż nie wiem po co, bo ja wolę w dżinsach, słuchając Led Zeppelin. Tak się dziwnie składa. No, są jakieś pytania, czy będziemy się nudzić? Nie wiem, jak słyszycie mnie Państwo w ogóle. Proszę odpowiedzieć mi jakoś, czy mnie w ogóle słyszycie, ale chyba tak. To dobrze. To dobrze. Czy wiadomo, kim jest pan Karoń? Nie. Ja nie wiem, kto to jest. Nie wiem, kto to jest pan Karoń. Słuchałem go parę razy. Wszyscy odkryli tego biednego Włocha nagle, który już dawno nie żyje. Mówi parę rzeczy takich, które są rzeczywiście rzeczami słusznymi. Wiem, że opiera się na Spinelli, ale tak widzę trochę u niego paradoks Balzaka. Wiecie Państwo, co to jest paradoks Balzaka? Balzak nie cierpiał z Balzaka książek wynika, że on strasznie nie cierpi arystokrację, w ogóle ośmiesza arystokrację, a problem polega, że on cały czas chciał być arystokratą i dążył do arystokracji. I czasami jest tak, że jak krytykuje się kogoś i powołuje się na kogoś, to się w niego wierzy. To jest coś niesamowitego w tym momencie. Można nie zgadzać się absolutnie ze Spinellim, ale ze słów pana Karonia często mi wychodzi, że ten Spinelli był jednak jakimś guru. Nie wiem, zapoznam się jeszcze z tym bardziej, wtedy dokładnie odpowiem. Nie sprawdzałem, nie badałem tego pana. Co pan sądzi o ostatnich przesłuchaniach funkcjonariuszy policji przed komisją Amber Gold? No cóż, ja już o tym mówiłem i powiem raz jeszcze. To jest, proszę państwa, coś w rodzaju 13 posterunku, to co ja słyszałem. To jest straszne. Gdyby nie było, znaczy byłoby to śmieszne, gdyby to nie było straszne. Oczywiście jest tak, że ci funkcjonariusze wykonywali polecenia z góry i ktoś im kazał. Pytanie pana, jednego z panów posłów na temat, to był poseł Suski chyba, na temat, czy ta pani służyła w SB, jest pytaniem z jednej strony, które ma, jakby to powiedzieć, z jednej strony to ma być niby wytłumaczenie, dlaczego taka afera była możliwa, ale z drugiej strony pan Suski nieświadomie dotknął prawdy, dlatego że wybrano również takich policjantów po to tylko, żeby im w razie czego powiedzieć, ja to obserwowałem u siebie w pracy ciągle, powiedzieć, ty nie szalej, nie podskakuj, bo ci zaraz przypomnimy, że pracowałeś w SB. Na tej zasadzie. Niestety niewielu moich kolegów z SB, pracujących w UOP-ie, nawet mających krótki okres w SB, w sumie tak jak ja, to potrafiło wykazać na tyle odwagi cywilnej, by powiedzieć, dobra, to sobie wykazujcie, mam was gdzieś. I już. Na tej zasadzie. Ale to się wiąże z brakiem awansu, z brakiem, z dziwną karierą po prostu. A,
nieważne. Kariera biuro, o karierze biurowej to ja nigdy nie marzyłem i zawsze zapominałem. Natomiast tu w tym przypadku widać wyraźnie, że oni byli sterowani, bo jeżeli policjant mówi, że jakie zadania wykonała, śledziła internet, a nie Moskwa, od tego jest policja, żeby śledzić internet. W internecie sprawdzać, no przecież to każdy ma internet. To bierze się, idzie w domu i się sprawdza, jak się chce przygotować. Przygotowałem do jakiejkolwiek swojej akcji czy jakiejkolwiek operacji, to też już jak, no przecież pracowałem w dobie rozwiniętego już internetu, to też sobie w domu poza tym wszystkim sprawdzałem internet, ale nie używałem tego jako nawet w raportach nie pisałem o działaniach operacyjnych na tym, bo to nie były działania operacyjne, tylko normalny biały wywiad, normalna informacja. Nie wiem dlaczego. Tak się, tutaj wyraźnie widać, że Komisja Amber-Gold powinna się zająć komendantami, no i zwierzchnikami typu minister spraw wewnętrznych, bo w końcu obawiam się, że to zejdzie na tych trzech policjantów, którzy mogą odpowiadać tylko i wyłącznie za godzenie się na zaniechanie. Ja wiem, że to by się wiązało również z tym, że musieliby opuścić służbę. Trudno, opuściliby, ale przynajmniej mogliby z otwartą głową i otwartą przyłbicą stanąć i powiedzieć wszystko, jak to było. A oni nie chcieli, oni też widocznie kogoś bronią. Jeszcze, tak mi się wydaje, bo sądzę, jak znam doły, a ja dobrze znam doły, bo przez tych dołów sam pochodzę, i jak znam normalną pracę operacyjną i normalnych funkcjonariuszy pracujących operacyjnie, a nie robiących karierę biurową, to wydaje mi się, że oni wszyscy dobrze wiedzieli, co się dzieje, proszę Państwa. Dobrze wiedzieli, kto im kazał, co im kazał i tak dalej. I dobrze, żeby to powiedzieli. Właśnie przed komisją, tak, żeby cała Polska usłyszała, jak to wygląda i kto jest za to odpowiedzialny. Dobra, szukam następnych pytań. Już, bo tutaj są strasznie te pytania uciekają. Sorry, że to tak będzie, ale ja jestem tutaj sam. Czy dowiemy się czegoś o archiwum Piotra Jaroszewicza? Czy takie archiwum istniało? Za co zginął Piotr Jaroszewicz? Proszę Państwa, obawiam się, że nie dowiemy się o archiwum Piotra Jaroszewicza. Na pewno je miał. Piotr Jaroszewicz był bardzo ciekawą postacią. Postacią, która w pewnym momencie mogła zagrozić Kiszczakowi Jaruzelskiemu. Proszę, nie zapominajcie Państwo, że Jaroszewicz jest jedną z tych osób, które wypiły całe piwo razem z Gierkiem za poprzednie epoki, prawda? I że Jaruzelski i Kiszczak byli bardzo mocno w opozycji do nich. Nie wiem, czy gdyby Piotr Jaroszewicz chciał to wszystko ujawnić, to być może nie doszłoby do tego, co doszło po okrągłym stole od razu i do panowania. Czy takie archiwum było? Oficjalnie nikt o tym nie wie, ale wiadomo również, że śmierć państwa Jaroszewiczów jest jedną z ciekawych w ogóle tajemnic niewyjaśnionych i obawiam się, że nikt tego nie chce nadal wyjaśnić. No teraz to już może jest za późno, bo już minęło ponad 20 lat, prawda? Ale można by spróbować. W tamtych czasach, kiedy to się stało, nikt, absolutnie nikt nie podjął praktycznie żadnych działań poza rutynowymi działaniami policyjnymi i od razu znaleziono jakichś tam sprawców. Od razu była również narracja, że to są jacyś bandyci, chcieli pieniądze, różne takie rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o działania operacyjne służb, które są ku temu powołane, bo w wypadku takiej postaci, jaką był pan Jaroszewicz, należało wszcząć postępowanie operacyjne w ramach kontrwywiadu. Niestety nie zainteresowało to. Szczególnie również kontrwywiadu na kierunku wschodnim, dlatego że rosyjskie konotacje są ewidentne w tych wszystkich. Nie wiem, komu by to zaszkodziło, ale prawdopodobnie, no nie wiem komu personalnie. Przypuszczam jednak, że gdyby pan Jaroszewicz ujawnił to, co ma i chciał powiedzieć to, co wie, to wiele karier by się nagle skończyło, a wiele karier by nie powstało. Pytanie bardzo ciekawe. Afery w Polsce nie będą nigdy wyjaśnione do końca. Pani, jedni boją się o życie, a inni są skorumpowani. Żeby wyjaśnić polskie afery, to trzeba chcieć przede wszystkim je wyjaśnić. Ja często mam wrażenie, że nawet jeśli ktoś jest, kto chce, to istnieje jakaś siła, która rozmamla to, rozdrabnia. Nie mam nic przeciwko komisjom śledczym, ale komisje śledcze nie zastąpią tego, co powinny zrobić właśnie służby. Ja już mówiłem kiedykolwiek, że prokuratorzy to są prokuratorzy. Oni mają kaganiec i klapki,
i kajdany, które nazywa się kodeksem karnym, kodeksem postępowania karnego i muszą się obracać w tych sprawach. To jest oczywiście potrzebne na etapie sądowym, ale większość afer w Polsce, o których Państwo mówią, ma charakter kontrwywiadowczy. Nie tylko fiskalny i nie tylko to, że tam to są różne strefy wpływu, to jest to, co Państwo nazywacie agentami wpływu i co ja te, na, to wszystko działa. Od tego jest kontrwywiad, żeby to badał. Od tego się zaczyna. Nikt nie każe oczywiście kontrwywiadowi zajmować się robotą policyjną, ale w wypadku niektórych afer, takich jak Amber Gold, takich jak na przykład ta afera z taśmami, czy ta afera, co na początku, co minister Kamiński przestał być szefem CBA, prawda, czyli ta hazardowa, jak to się nazywa, i wiele, wiele innych, jak na przykład ustawa o ochronie lotnictwa cywilnego, dająca ochronę lotnictwa cywilnego, to też było za PO już kilka ładnych lat temu, w ręce prywatnych agencji ochroniarskich, konkretnie tylko dwóch, tak na dobrą sprawę, rządzących na tym rynku. A w momencie, w którym wszędzie na świecie wycofywano się z prywatnej ochrony lotnisk, ustawa została uchwalona. To też jest afera, którą powinien zająć się kontrwywiad, proszę Państwa, ponieważ korupcja na najwyższych szczeblach nie jest tylko i wyłącznie sprawą CBA czy sprawą policji fiskalnej, jakiejkolwiek policji fiskalnej. Korupcja na wyższych szczeblach wiąże się ze szpiegostwem, z nowoczesnym szpiegostwem, proszę Państwa, a więc agenturą wpływu. Tu nie chodzi o czytanie tajnych dokumentów, tu chodzi o wpływ na wewnętrzne stosunki czy na wewnętrzne sprawy w kraju, niekorzystny dla kraju, który się reprezentuje. To jest proste, jak konstrukcja CEPA. Niestety nikt tego nie chce zrozumieć, dlatego będziemy zawsze patrzyli na bezsilnych prokuratorów, mimo najlepszych chęci wielu z nich, naprawdę, mimo najlepszej chęci większości nawet z nich, powiem, to jednak nie są oni w stanie przeskoczyć czegoś, co się nazywa pracą operacyjną. Prokurator jest od tego, żeby pokazać później, co dalej robić. Co pan sądzi o wizycie Tuska w Polsce? No co sądzę? Ja już powiedziałem, że wszyscy się rzucili na pana prezydenta. Może mieli rację, może nie. Ja nie znam motywacji pana prezydenta. Może rzeczywista motywacja była taka, że jak to jest święto wszystkich Polaków, więc wszyscy, prawda? Co prawda środowiska narodowe nie były zaproszone chyba na tą uroczystość. Natomiast był pan Tusk i wielu innych. Pan Tusk ewidentnie wykorzystał to do ataku na rząd i ataku generalnie na obecną sytuację w Polsce, co było dla mnie oczywiste. Jak popatrzyłem na propagandę, która koło tego się toczy, no to jeżeli pan prezydent myślał, że w ten sposób osiągnie coś, że będą go chwalić, to się głęboko mylił, dlatego że propaganda, która się wokół tego stworzyła w głównych mediach dawnych mainstreamowych, czy w ogóle mainstreamowych, jest zupełnie odwrotna. Wręcz się twierdzi, że zrobił to tylko po to, żeby ukryć jego zgodę na ustawy sądowe. Na przykład takie rzeczy. Ja nie wiem, jaka jest propaganda. Rzeczywiście święto niepodległości Polski jest dla wszystkich Polaków, tylko że pod jednym warunkiem, że ci Polacy uznają polskość jako podstawę. A polskość jako podstawa ma pewnego rodzaju konotacje, uwarunkowania. Jednym z takich uwarunkowań jest na przykład chrześcijaństwo z roku 966, prawda? Więc dlatego to też jest ważne. Ja powiem szczerze, ja sam nie chciałbym być na miejscu prezydenta, bo cokolwiek bym zrobił, zrobiłbym źle, ale już bym wybrał to, żeby nie zapraszać po prostu, nie zapraszać tego akurat człowieka, bo przecież 8 lat jego rządów, a nie tylko 8 lat, tak na dobrą sprawę, bo przypomnijmy sobie 92 rok i to, co później było w konsekwencji i skończyło się w roku 2015, jest jednak dla Polski nie jest dobre. Nie jest dobre i nie brońmy się tutaj, ja wiem, że oni się wszyscy bronią, Unia Europejska otworzyła tego, no tak, oczywiście, ale to był proces, który musiałby trwać i akurat się to zrobiło za rządów na przykład SLD, weszliśmy do Unii. Jakby zamiast SLD rządziła inna partia, na przykład Polskich Przyjaciół Piwa była taka partia, też byśmy weszli do tej Unii i do NATO, bo to był proces polityczny dziejący się w Europie,
kwestia tylko na warunkach jakich i co dalej, i co dalej. Ale o tym na razie nie mówmy, dlatego że to nie chcę zabierać czasu. Ja bym po prostu nie zaprosił, co osiągnął, nie wiem. Może rzeczywiście w tym było coś innego. W każdym razie ja pana prezydenta ani nie potępiam, ani nie pochwalam, dlatego że proszę się postawić w jego miejscu. Nie zaprosi, będą krzyczeć, że o proszę bardzo, PiS zawłaszcza wszystko, prezydent zawłaszcza wszystko, zaprosi, też zaczną krzyczeć. No więc to jest ciężka rola, bycie czy uważanie się za prezydenta wszystkich Polaków. W co też zresztą nie wierzę, bo patrząc na wszystko, to nikt nie jest, prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych, co prawda, ale nie jest prezydentem wszystkich Polaków, dlatego że ma przeciwników, bo jego partia, która go deleguje w naszym systemie, ma przeciwników i to zajadły. Więc myślenie na ten temat. On pracuje dla wszystkich Polaków, ale premier również pracuje dla wszystkich Polaków. Na tej zasadzie. Co pan sądzi o sprawie pani Iwony Wieczorek? Czy uważa pan, że prokuratura zbada ponownie wątek wersji Lamparta, czy zignoruje? Czy według pana istnieje prawdopodobnie znalezienie zwłok po 7 latach? Ten cholerny mi przelatuje. Właśnie. Proszę państwa, ja wczoraj napisałem. Ja tą sprawę znam raczej z tytułów prasowych. Nie interesuję się, ja nie jestem detektywem, ja jestem tylko emerytowanym pracownikiem operacyjnym po prawie 30-letnim stażu w kontrwywiadzie i wywiadzie w pracy operacyjnej. Zawsze w pracy operacyjnej na różnych kierunkach. Inaczej trochę na to wszystko patrzę też. Żeby się wypowiedzieć na temat pani tej tragicznego zdarzenia, to musiałbym poznać i tego, czy agencja Lampart ma rację, czy nie ma racji, tego nie wiem. Musiałbym poznać po pierwsze historię pani Wieczorek, czyli środowisko, w którym się obracała, co się dalej stało z tym środowiskiem, co się działo, co zrobiła policja, jak zabezpieczyła ślady, czego nie zrobiła, co zrobiła prokuratura, kogo przesłuchała, jakie były hipotezy, czy były jakieś hipotezy, czy tylko jedno, i tak dalej, i tak dalej. Bez tego każda z tych hipotez i ta, którą film, który dał Lampart, jest zarówno prawdziwa, jak i fałszywa. Gdybym miał te wszystkie dane, przeprowadziłbym pewnie analizę hipotez konkurencyjnych, która by mi pokazała najbardziej prawdopodobną hipotezę tego, co się stało. Oczywiście jest to kolejna zagadka i kolejna śmierć młodej kobiety, młodej dziewczyny, zniknięcie młodej dziewczyny, które jest szokujące. Mnie się to jakoś dziwnie, ale to jest tylko moja prywatna hipoteza, kojarzę z tym moim Herenwolkiem, o którym ciągle mówię. Pewne modus operandi wydają mi się być podobne do innych spraw, ale tylko wydają, proszę państwa, to jest moja prywatna opinia. Proszę więc nie pytać mnie, ja się tą sprawą nie zajmowałem i pewnie nie zajmę. Zresztą skoro taki bardzo znany detektyw nie dał rady, no to skąd ja to tylko jestem pułkownik, także nie jestem żadnym detektywem. Natomiast co zrobiła agencja Lampart, to pewnie zebrała jakieś informacje, nawet nie wiem na podstawie czego się oni opierali. Ja mogę tylko powtórzyć, jeżeli ktoś z agencji Lampart czy z nią związanych nie słucha, to proponuję, żeby się do mnie zgłosił na privie. Telefon do mnie zresztą jest też na stronie mojej firmy. Zrobimy audycję. A oczywiście zanonimizuję go, jeżeli nie chcę wystawać odkrytej twarzy. Zrobimy audycję, wtedy będzie mógł powiedzieć, na czym się oparł, jak ja mogę podyskutować, mogę być adwokatem diabła, mogę poprzeć. Nie wiem, proszę państwa, nie wiem. Dlatego właśnie mówię państwu dość spokojnie, że musiałbym poznać te całe sprawy. Tak samo oświadczenie prokuratury później, tak samo może być prawdziwe, może być fałszywe, bo co sobie prywatnie Wroński myśli, to jest absolutnie nieważne. Ważne są fakty i ważny jest pewien obiektywizm papierów. Naprawdę raz jeszcze, chciałbym zobaczyć, żeby się wypowiedzieć i coś zabadać, zrobić, chciałbym się dowiedzieć właśnie, jak działała od samego początku policja, w jakim byłoby to środowisku wszystko się działo, co się dalej stało z tymi środowiskami, kto co znalazł, co zrobiła prokuratura, czego nie zrobiła, ślady, te wszystkie rzeczy, to jest ważne. Jak będę wiedział, to wtedy się wypowiem o państwu, no Iwonie Wieczorek. Andrzej Jaroszewicz, ktoś mi podał, mój brat nie mówi wszystkiego o tej zbrodni. Oczywiście, że pewnie nie mówi. Nie mówi również dlatego, że został w jakiś sposób zastraszony, więc tak to jest. Ciekawe pytanie. Panie Piotrze, mam pytanie. Co pan sądzi o programie Tomasza Zgierskiego Teoria Spisku? Czy to nie jest według pana kolejny program, który ma zagospodarować ludzi interesujących się historią najnowszej, przekierowanie ich interesowań
od choćby ostatnich wydarzeń, na przykład Komisji Śledczej. Być może tak, być może tak. Zresztą tego typu dziennikarze i tego typu programy zawsze mają jakieś zadanie, niby rozwiązywać zagadek i rzeczywiście kierować uwagę na to, co się kiedyś stało. Są rzeczy, są sprawy, które mają skutek na dzisiaj. Nie wiem, być może z tych sytuacji, z takich programów to wyniknie, może nie, bo na przykład wszystkie to, co mówimy, piątkowy samobójca, tutaj wspomniano o śmierci państwa Jaroszewiczów, to jeszcze jest parę śmierci ciekawych, między innymi mojego znanego mi, trudno powiedzieć kolegi, ale znanego mi oficera w 92 roku, to chyba było, czy w trzecim, o którym nikt nie wie o tej śmierci, który likwidował po prostu rezydenturę polskie, przedstawicielstwo Stasi i rezydenturę w Berlinie Zachodnim, jeszcze wtedy Zachodnim, likwidował to i nagle został znaleziony na działkach w Warszawie, a mieszkał w drugim końcu Warszawy, na torach pociągu, podobno pociąg go potrącił, pociąg tam co prawda przejeżdżał już wtedy raz na tydzień i to też nie zawsze, więc to też, tym się też nikt nigdy nie zajął. To też jest ciekawe, prawda? Likwidacja materiałów Stasi, likwidacja rezydentury ostatniej polskiego przedstawicielstwa Stasi jest dość ciekawa. Zauważcie Państwo, że nikt o tym nie mówi. I to ma przełożenie na czasy dzisiejsze. Tak jak śmierć Andrzeja Lepera, czy śmierć generała Petelickiego, czy to, co się stało w Smoleńsku, czy wcześniejsze różne historie, ma to przełożenie na czasy dzisiejsze. Jeśli ten program będzie poświęcony tego typu sprawom, no czy w końcu śmierć księdza Jerzego Popiełuszki. Jeśli ten program będzie poświęcony takim sprawom, to oczywiście, że jest to ważne, bo tam będzie jakaś hipoteza, która będzie albo prawdziwa, albo nieprawdziwa, albo prawda, jak to zwykle z hipotezami będzie, ale zmusi ludzi do myślenia. Przepraszam. Natomiast jeśli to będzie tylko i wyłącznie program taki, ach, to zrobimy tutaj o UFO, o piramidach, o jakichś innych cudach, to jest to rzeczywiście odciąganie ludzi od... Bo tak naprawdę to śmierć w latach 50., śmierć szefa, sekretarza generalnego ONZ-u, czy śmierć Trujillo, to mało mnie to w rezultacie w tej chwili interesuje. Chyba jako ciekawostka historyczna, bądź też jako badanie pewnego modus operandi, bo może się jeszcze kiedyś przydać. Tak to wygląda. A gdzie dziś jest ten kontrwywiad? W SKW, w ABW? Która służba prowadzi najefektywniejszy kontrwywiad w PRL? Proszę pana, ja panu na to nie odpowiem, bo nie wiem. Bo ja nie widzę kontrwywiadu. SKW jest ograniczone, mocno ograniczone prawnie, natomiast nowych służby jeszcze nie ma. To, co jest w tej chwili dane ABW, jest służbą w likwidacji i wszyscy o tym wiedzą, to już wiadomo, już o tym mówi. Czy oni prowadzą kontrwywiad? Proszę pana, kontrwywiadu nie prowadzi się tak prawdziwego, to już od jakichś wielu, 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 wielu lat. Dlatego, że po ostatniej akcji z prawdziwego zdarzenia, znaczy się pochwalę oczywiście, czyli rozwaleniu rezydentury rosyjskiej w Warszawie, Rosjanie się bardzo mocno zemścili. Bardzo mocno się zemścili, uniemożliwiając szereg rzeczy. Ja pamiętam, co ja przeżywałem na placówce, kiedy mając różnego rodzaju sprawy, zaczepki czy różne inne historie rzeczywiste, centrala robiła wszystko, żeby to nie wyszło. No ale to już jest inna historia, część spraw jest tajnych i ściśle tajnych i nie będę o tym mówił, proszę państwa, nawet jeśli mi zarzucacie, wiem, ale nie powiem, ale nie mogę o tym mówić z wielu powodów, również dlatego, że nie wiem, czy te sprawy trwają, czy nie trwają. Przykład, który z panem Nisztorem i osoby, które podałem, o której rozmawiałem z panem Nisztorem, zarówno w Republice, jak i u siebie w SWT TV, to jest ewidentny z działań, jak działa w Polsce kontrwywiad. Jest ewidentny, a ja takich przykładów widzę o wiele więcej. Zostawmy to. O, cześć, witam Piotrze i witam wszystkich z Bawarii. Witam wszystkich w Bawarii. Polaków oczywiście. No właśnie, tutaj są różne dyskusje. Proszę, no dobrze. I było pani Wieczorek. Skremowanie Jaruzelskiego uniemożliwiło badania DNA i utrudnia ustalenia, czy był matrioszką. Proszę państwa, używacie słowa matrioszka. Ja w czasie nielegału wyraźnie napisałem, że to jest raczej, ja wolę używać słowa wtórnik, polskiego słowa, czy nielegał. Jeśli chodzi o Jaruzelskiego, to powiem szczerze, że nie. Nie, on na pewno nie był. To był jednak Polak w jakiś sposób
całkowicie oddany. Natomiast jeśli chodzi o zmarłego już generała Kiszczaka, tego bym nie dał sobie. Oczywiście to nie jest żadne oskarżenie, nie wiem, po prostu nie wiem, nie ma badań, ale śmiem twierdzić, że nawet jeśli byłyby zrobione badania DNA, to proszę zauważyć, że ludzie, w tym człowiek, który kierował wszystkimi służbami specjalnymi w Polsce przez wiele lat, bo i wojskowymi, i cywilnymi, miał to wszystko w ręku, miał możliwości różne, a na pewno możliwości legalizacji samego siebie takie, o jakich się nikomu nie śni. No więc niestety tak to wygląda. Panie Piotrze, bardzo proszę, żeby pan powiedział, co pan sądzi o teorii dziennikarza TVN Marcina Mellera, który twierdzi, że głosując w wyborach wybieramy, czy chcemy nadal do Rosji, czy Niemiec. Pan Meller woli być Niemcem. No cóż, pan Meller powiedział to, co... Pan Meller po prostu powiedział to, co myśli na temat rządów PiS i co myśli jego stacja, że wszystko robimy dla dobra Putina, prawda? I jednocześnie dla dobra Niemiec, bo Niemcy i Rosja się zawsze dogadają, pewnie tak. Powiedział, że woli być Niemcem, powiedział to tylko chyba jednak trochę żartobliwe, bo nie sądzę, żeby polski dziennikarz powiedział wprost, że woli być Niemcem, chociaż to patrząc na działanie niektórych polskich dziennikarzy jest to ewidentne, że raczej do Polski im daleko, no ale nieważne. Znowu mówię, nieważne, już mi ktoś zwraca uwagę, żebym nie mówił w kółko, nieważne, nie chcę mówić teraz o dziennikarzach. Natomiast jest to niestety pokazanie, że pan Meller jest jednak niewolnikiem położenia geograficznego. Dlatego, że uważa, że możemy być albo przytuleni do Niemiec, albo przytuleni do Rosji, czyli przytuleni do zachodu, albo do wschodu. Tymczasem nas stać jednak na to, żeby być krajem suwerennym i wykorzystać to położenie jako swoistego łącznika pomiędzy wschodem i zachodem, ale do tego trzeba mieć politykę. Nie politykę własną, politykę suwerenną, a nie politykę podległości, albo jednym, albo drugim. I pan Meller o tym zapomniał, że to jego opcja polityczna zamieniła idealnie podległość Rosji i podległości zachodowi. Znaczy ja też uważam, że Rosja w tym wszystkim trochę maczała ręce, ale tak to właśnie wygląda, proszę państwa. Natomiast nie wierzę zupełnie w tą teorię. Głosujemy na tych, na których uważamy, że trzeba głosować. No, wybraliśmy PiS. Czy się ktoś pomylił, czy nie, to czas dopiero pokaże. Ja widzę bardzo dużo błędów w PiS-ie, szczególnie w sprawach gospodarczych. Niestety, proszę państwa. Pisałem dzisiaj już też o tym, no ale to też jest temat na zupełnie oddzielną audycję. Panie Piotrze, co pan sądzi o kolejnej nowej partii, tym razem Marian Kowalski z Kojeckim zakładają o nazwie Ruch 11 listopada? No cóż, ja już powiedziałem i powtórzę raz jeszcze. Największym nieszczęściem narodowców, w ogóle ruchów narodowych, jest rozdrobnienie. Każda nowa partia rozdrabnia ten ruch. Albo robicie państwo federację różnych partii, albo robicie sobie federację różnych partii, albo chcecie zrobić ruch narodowy z prawdziwego zdarzenia, oparty na jednoznacznych podstawach. Bo partie dzielą. Jedna partia to, druga partia tamto, trzecia tamta. I teraz mamy w obrębie ruchu narodowego tych partii coraz więcej. I nie są w stanie narodowcy wystawić jakiejkolwiek normalnej reprezentacji do Sejmu czy do wyborów w wyborach samorządowych. Nie chcą. Nie są w stanie po prostu. Również dzięki tego typu inicjatywom. Ja nie popieram żadnych takich inicjatyw tworzenia w obrębie ruchu narodowego partii. Lepiej, żeby oni wszyscy usiedli. Tylko to może trzeba zrezygnować ze swojego ego, no bo cóż, będziemy mieli mocnego człowieka, mocnego fizycznie, bo wcale nie oznacza, że jest mocny psychicznie w tym momencie, na czele, prawda? Albo będziemy mieli kogoś, kto uważa, że chrześcijaństwo, że prawda, tworzy jakieś kościoły. Albo kolejnego pana, albo jakiegoś hrabiego, albo to. I wszyscy mówią o ruchu narodowym. A jakby usiedli, jakby pogadali, proszę zauważyć, proszę państwa, ja rozmawiałem z kimś, były moje dwie audycje, z przedstawicielami Młodzieży Wszechpolskiej o zupełnie czym innym. Nie o tym, nie o dzieleniu, ale o łączeniu. I z przedstawicielem ruchu narodowego o ekonomii. Tak z nimi nikt nie rozmawia. Gdyby oni usiedli po prostu i zaproponowali razem coś, wtedy byłaby szansa. A tak słyszymy ciągle, dzisiaj słyszałem też w TVN-ie, że jak to było przywoływanie, że przed wojną ruch narodowy, ONR i co robił, tylko że prawie że doprowadził do 1939 roku, tylko już nie wspomnieli ci historycy, dziennikarze historycy, że ruch narodowy nie rządził
nigdy nie rządził, bo również był przed wojną rozdrobniony. I że to nie ten ruch doprowadził do tragedii 1939 roku, która skutkowała Jałtą przecież, a zupełnie kto inny. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, dlaczego z kolei ruch narodowy, ten, który tworzy ruch 11 listopada, ma być lepszy od ruchu, od ONR-u, czy od ruchu narodowego, czy od innych ugrupowań narodowych? Ja tego nie rozumiem. Dopóki ci państwo się nie zjednoczą i nie wystawią według konkretnych celów, konkretnych definicji i nie uznają właśnie tego wszystkiego, dopóty będzie to ruch poszczególnych przywódcy, bo w tej chwili wygląda mi tak, że kto ma większe parcie na szkło i kto ma więcej, to sobie usiądzie, wymyśli jakiś ruch narodowy. Ja też bym był w stanie wymyśleć inicjatywę narodową. Co za problem? Polska Inicjatywa Narodowa, zwana PIN-em. Wymyśleć, powiedzieć i tak dalej. No i bym pewnie jeszcze został przywódcą, mimo że pan Kowalski i pan Chojecki nie zostawiliby na mnie suchej nitki, bo 7 lat pracowałem przecież w Departamencie Pierwszym MSW. No i co z tego? No i co z tego? Ale czy to ma sens? Czy to ma sens? Jest jedna druga rzecz. Konieczna jest zmiana pokoleniowa. Proszę państwa, na tych młodych ludzi tworzących w tej chwili, będących twarzą ruchu narodowego, nie ma nic w IPN-ie. Wiecie dlaczego? Bo oni byli młodzi. Za młodzi, żeby coś dla nich było. Byli młodzi, bądź urodzili się już po tym wszystkim. To oni są twarzą. Oni się muszą zjednoczyć i stworzyć coś. A cała reszta tych wszystkich ludzi to mi przypomina trochę szukanie zaczepki. Nie przyjęli nas do PiS-u, nie przyjęli nas do PO, nie przyjęli nas nigdzie. To może pobawimy się w ruch narodowy. Po prostu ja zresztą jestem przeciwko partyjności tego typu ruchów. Przeciwko partyjności tego typu ruchów. Generalnie jestem przeciwko partyjności w ogóle. No ale to nieważne. Również. Nie wiem, czy mówiłeś coś o Smoleńsku. Szerzej z twojego punktu widzenia. Ruszy ten temat, czy się boisz? Nie boję się. O Smoleńsku mówiłem dużo. Nie chcę mówić w tej audycji o Smoleńsku. Również dlatego, że nie chcę tego tematu wiązać z innymi tematami w takiej szybkiej audycji, czyli wśród wielu pytań. Jeśli państwo chcecie, zrobię specjalną audycję na ten temat, gdzie podam państwu po prostu, jak ja to widzę. Tutaj powiem tylko raz jeszcze. Klucz leży w Polsce. Nie znam się na sprawach technicznych. Odrzucam troszeczkę sprawy techniczne. Nie interesują mnie. Znam się natomiast na procedurach państwowych. Sam przygotowywałem wizyty kilku prezydentów na najwyższym szczeblu i wiem, co powinno zostać zrobione, co nie zostało zrobione i wiem, gdzie szukać zaniechań urzędniczych. Uważam również, że za pomocą odpowiedniego zestawu zaniechanych procedur, czy niespełnionych procedur, również można doprowadzić do tej tragedii. Klucz leży w Polsce, po prostu. I tyle na razie. Bardzo proszę, żeby pan powiedział, no to już było o tym, przepraszam, muszę polecieć, znaleźć jeszcze jakieś pytanie. O, czy można dwa słowa w temacie śmierci generała Papawy w kontekście złożonego doniesienia przez pana Bendarza z Fundacji Dobrego Pasterza Sosnowca? Ojejku, nie chcę tutaj z panem Bednarzem dyskutować, bo pan Bednarz powoli zaczyna być trochę taki jak pan Masa, czyli świadek, czyli wszyscy byli u niego na posyłki i był w każdym miejscu każdej zbrodni. Natomiast dla mnie sprawa generała Papały od początku została źle poprowadzona. Od początku była jakaś sytuacja, w której politycy zaczęli kierować bezpośrednio śledztwem, rzucając własne pety, niedopałki papierosów i depcząc to wszystko na tej zasadzie. Jest to jedna z kolejnych spraw, do których powinno się wrócić. Powinno się wrócić. Tak samo w końcu, jak w końcu do śmierci posła Wójcikowskiego. Przecież to też jakby sprawa zamarła, ucichła. Ucichła, a szkoda, ponieważ to prawdopodobnie byłaby dalsza kontynuacja ujawnienia, prób ujawnienia przekrętów na skalę afery, no może nie tylko afery hazardowej, ale zupełnie innej, na bardzo duże pieniądze. I warto, żeby się tym rzeczywiście ktoś przypilnował władzy i od tego powinni być dziennikarze. Proszę państwa, ja dzisiaj w radiu Chicago mówiłem o tym, że u nas nie ma niezależnych dziennikarzy. Niezależny dziennikarz to jest, ja się nie uważam za dziennikarza, ale odmawiając na przykład bardzo dużych dotacji, bo to jest tak, że nie będziesz miał mowy, będziesz mówił co chciał, będziesz to wszystko, będziesz mówił, ale wiesz, o tym, no tak nieładnie, żeby o tym mówić, prawda? Albo powiedz o tym,
koniecznie powiedz o tym. A ja nie chcę tego, proszę Państwa, nie chcę tego. I w tej chwili widzę, że są pewne sprawy, których się przemilcza zupełnie, bo propaganda to nie jest tylko powtarzanie, to jest także przemilczanie pewne. To są listy osób, o których się nie mówi, lista rzeczy i tematów, o których się nie mówi. A akurat o śmierci posła Wójcikowskiego nie chce mówić żadna strona. I to jest dla mnie bardzo dziwne. A powinno się. Zobaczymy, co tu jeszcze mamy. Coś mi tutaj nie chce chodzić. Przepraszam Państwa, bo zacięły mi się pytania. O, kto to mówił? Zaraz. Już szukam tego. Co pan myśli o Jabłonowskim? Pozdrawiam pana serdecznie. Jak ja się mogę wypowiedzieć o postaci, która jest kreacją artystyczną? Skoro stworzono kreację artystyczną, skoro aktor bezrobotny, który się nie załapał do seriali, tworzy pewną kreację artystyczną, to za tym muszą stać jakieś pieniądze. Bo jeśli by mówił szczerze, wierzył ten aktor w to, co mówi, to by nie był jako Jabłonowski, tylko pod swoim własnym nazwiskiem. Po drugie, pojawianie się na rowerze i w mundurze może jest fajne i przyciąga dzieci, ale nie jest to bardzo poważne. To świadczy o tym, że ten człowiek nigdy w życiu munduru na sobie nie miał i nie wie, co to jest mundur. A oprócz tego dla mnie jest to za bardzo prorosyjskie. Ja mam swoją chorobę, rzeczywiście, pewną rusofobię mam i nie ukrywam tej rusofobii. Traktuję Rosję bardzo pragmatycznie i jako przeciwnika. Ale jak słyszę niektóre rzeczy, dogadać się za wszelką i tak dalej, to i te płytkie dość analizy historyczne, teksty, które tam są wrzucone, to trochę uważam na ten temat. Tylko uważam, tym bardziej, że on ma grono swoich zwolenników, między innymi z ruchów narodowych i tak zwanych narodowców, czy ludzi, którzy uważają się za narodowców, bo patriotycznie ubrany, mówi patriotyczne slogany, jakieś różne rzeczy i to jest powód, do którego można wrzucać, ale przede wszystkim dla mnie to jest kreacja artystyczna. Równie dobrze mógłbym oceniać Kmicica, powiem szczerze, czy jakiegokolwiek bohatera literackiego. W tych sprawach, w polityce, występowanie ludźmi, można używać pseudonimu oczywiście, ale nie można wykreować postaci, a to jest idealnie wykreowana i chyba za niezłe pieniądze, za niezłe honorarium postać. Prawda, postać jakiegoś, nie wiem, sierżanta, poruszenia, nawet nie wiem, jaki to ma stopień, prawda? Co tu jeszcze? O, Jabłonowski spędził kilka lat w Legii Cudzoziemskiej, także mundur zna. Jabłonowski czy ten aktor? Pytanie proste. Piotr, czy i kiedy zaprosisz Witolda Gadowskiego? Bardzo bym chciał zaprosić, ale Witek nigdy nie ma czasu i zawsze jest bardzo zajęty. Może też nie chce przyjść, nie wiem. Nie sądzę, bo ostatnio żeśmy nawet rozmawiali na ten temat. Postaram się, jak tylko znajdzie czas i przypomnę mu, postaram się zaprosić i zrobimy sobie program, pogadamy sobie troszeczkę. Witam, czy po resecie będzie kolejna książka? A, gdybym to ja wiedział, mózgopis mam pełny tak zwany, tylko jeszcze mi się nic z mózgopisu dokładnie nie wyklarowało. Pewnie będzie jakaś książka. Coś tam wymyślimy, jak będę miał czas i przeżyję. Co z pomysłem filmu o księdzu Popiełuszce? Nadal ten pomysł trwa. Jest, tylko ten pomysł wymaga, za ten pomysł zostałem chyba najbardziej zhejtowany przez wszystkie strony, łącznie przez stronę kościelną, nie wiem dlaczego. Tylko to wymaga pieniędzy, proszę Państwa, żeby się wziąć za ten temat i zrobić taki film, w sensie dokumentu, nawet fabularyzowanego, to kosztuje. A nie ma sensu robić tego po łebkach, tak jak dziecinne filmy w piaskownicy, jakąś powiedzmy kamerą, nawet z dobrej komórki, dobrą kamerą, ale zawsze komórki. Dopóki nie znajdę, ja mam trzy takie scenariusze, które chcę zrobić. I na to potrzebuję również pieniędzy. Jeden scenariusz to jest kwestia adopcji i kradzieży dzieci, to będzie łatwiej, polskich, adopcji zagranicznych i to, co się dzieje z dziećmi. Drugi scenariusz dotyczy rodziny szpiegów, nie będę go tu opowiadał, ale to jest, jak sam czytałem te materiały, zarówno w IPN-ie i nie tylko w IPN-ie, jak wszystko sam to sprawdzałem i widziałem, to była to sytuacja, że
materiał jak z książki Śpiegowskiej, nikt jeszcze takiej książki nie napisał. Nawet ja, proszę zauważyć, a ja jestem skromnym oczywiście człowiekiem, może nawet skromnym inaczej nawet, ale trudno. Natomiast ten temat wymagałby i właśnie temat tego filmu o morderstwie księdza Jerzego Popiełuszki, tam trzeba byłoby pójść innymi również tropami. I trzeba byłoby trochę jeszcze pośledzić zupełnie inne sprawy, które zostały całkowicie, jakby powiedzmy, zapomniane. Wszyscy się koncentrują na zdarzeniu, a ja się chciałem skoncentrować trochę bardziej na tym, co było po zdarzeniu również i co trwa do dzisiaj. No ale nieważne. Także na pewno ten film mam w głowie. Jeśli mi wyjdzie ta telewizja, to rzeczywiście to ja go wyprodukuję. Co pan sądzi o manipulacjach TVN-u, którego to dziennikarze stwierdzili, że gdy szedł Marsz Niepodległości, to ludzie bali się na ulicę wyjść? Nie wiem, proszę pana, czy się bali. Ja się nie bałem, chociaż nie byłem na marszu i widziałem wielu ludzi, którzy się nie bało. W marszu szli jacyś Chińczycy, którzy też się niczego nie bali. Chodzili ludzie, jeździli metrem. Ja w trasie marszu jechałem metrem, autobusem, taksówką. Jakoś były tłumy i pełno ludzi było na ulicach, a w oknach było jak w oknach. Poza tym nie to, że się... Przepraszam, bali wyjść z domu, ale ci, co nie wyszli, to nie wyszli, bo było cholernie zimno przy okazji i coś zaczęło padać po prostu. No tak to jest. Tak to jest. Ale to oczywiście ładnie brzmi. Ludzie się bali wyjść na ulicę, bo szedł Marsz Niepodległości. No więc 60 tysięcy ludzi, a w porywach więcej, to jest bardzo dużo, bardzo dużo. Steroryzowało miasto, prawda? Bez sensu troszeczkę. Ja się dam pytanie, dlaczego, ja bym to pytanie odwrócił i dlaczego na kontrmanifestacjach Marszu Niepodległości było tak mało ludzi. Czego oni się bali? Czego oni się bali? Notabene jeszcze jedna rzecz, którą też powiedziałem w radiu i powtórzę tutaj, jeżeli chodzi o Marsz Niepodległości. Ja uważam oczywiście, że pewne prowokacje są i się niestety udały, ponieważ właśnie TVN zauważa tylko te cztery transparenty, których ja w telewizji nie widziałem. Nie widziałem po prostu nigdzie, dlatego że w takim tłumie, w tym lesie flag i różnych tam takich tych, zauważyć je, to trzeba wiedzieć, to trzeba, dwa czynniki muszą, żeby je zauważyć. Trzeba wiedzieć, że będą i trzeba wiedzieć, gdzie będą. Proste. Także ktoś te transparenty po prostu w jakiś sposób telewizja od razu je wychwyciła. A gratuluję spostrzegawczości, dlatego że naprawdę nic nie było. Ja widziałem, że ten pierwszy chcemy Boga, prawda? Czy ja potem to już tylko flagi, flagi i flagi, ja tam żadnych transparentów dalszych nie widziałem z tymi treściami, a one stały się w sumie bohaterem całego marszu. I to jest właśnie dla mnie ciekawostka. Kto stoi za PiS-em? W sensie finansowym Izrael, USA czy Watykan? A gdybym ja to powiedział, Izrael, USA czy Watykan? Wie pan, odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta, kto stoi za PiS-em, w tym dlaczego ma ktoś stać. Jeśli to jest pewna to, co się dzieje w Polsce niestety, bo samo pytanie świadczy o tym, że my nie wierzymy, że powstanie cokolwiek wolnego, naszego, suwerennego, za którym nikt nie będzie stał. Patrząc na politykę gospodarczą PiS-u, twierdzę jednak, że częściowo Amerykanie, częściowo Izrael stoi, bo wszystko to jest raczej, oczywiście proszę nie odbierać tego jak antysemityzm, bo ja nie mam do nich o to pretensji, na ich miejscu też bym wykorzystał okazję, to nie o to chodzi. To my jesteśmy winni, że na to pozwalamy, ale patrząc na to, co się dzieje z polskimi przedsiębiorcami i wczorajszą wypowiedź, którą mi tutaj pan, jeden z moich znajomych podrzucił, pana Gowina na temat, że niestety walka z VAT-em jest tak straszna, że małe przedsiębiorstwa muszą przetrwać, muszą zacisnąć zęby, przetrwać mali przedsiębiorcy, a potem będzie lepiej. Potem im będzie lepiej. Nikt z nich nie przetrwa. Jeżeli polityk mówi taką bzdurę, no to znaczy, że nikomu na tych małych przedsiębiorstwach nie zależy i niestety na tych wszystkich, tymi wszystkimi rzeczami ciśnie się małych właśnie. Natomiast duzi przetrwają, a duzi nie są polscy. Na ten temat chodzi. Na ten temat chodzi. To jest temat w ogóle na temat rzeka na oddzielną rzeczą. To samo pytanie z Kukizem. Kto go finansuje? Były kolega Ścigny, Wrocław, lubili ruski wywiad za PRL. Nie będę ostrzegał, nie będę oskarżał o nic pana Kukiza. Na pewno ktoś musiał ten ruch sfinansować, scalić. Być może pewnie pan Kukiz by chciał to, żeby to było autentyczne ruchy. Na początku były autentyczne, a teraz stał się zakładnikiem tego, czego nie zauważył na początku. Na pewno tak.
Musiałbym wiedzieć, musiałbym być w środku ruchu Kukiza. Ja odbierałem go, odebrałem go, jak tylko powstał, pozytywnie, chociaż z krytyką, ale uznałem, że jest potrzebny. Natomiast patrząc na to, co się później działo, to niestety było mi bardzo przykro, że tak się dzieje, bo ruch jest taki oddolny, potrzebny. No ale pan Kukiz zakazał rozmawiania ze mną komukolwiek. Może dlatego, że jestem za mały po prostu, że jestem człowiekiem, że jestem nikim praktycznie, a z nikim się nie rozmawia, ale trudno, bo chętnie bym z nim porozmawiał na wizji na ten temat. Właśnie, czy on miał pełną świadomość czegoś, czy nie, ale to już jest, od niego zależy. Nie wiem, skąd obecna władza ma pieniądze, proszę Państwa. Dobra. Proszę Państwa, jest już prawie 30, to trwa prawie 40 parę minut. Musimy skończyć. Musimy już skończyć, bo takie długie programy to są dobre, ale obiecuję Państwu jedną rzecz, którą wymyśliłem. KHT normalna, po mojemu, będzie taka przez 5 dni w tygodniu, a w niedzielę od 19.30, jeśli Państwu pora odpowiada, będziemy się spotykać na tych odcinkach specjalnych, tylko będę odpowiadał na pytania Państwa. Na wszystkie nie jestem w stanie odpowiedzieć. Mam nadzieję, że wraz z rozwojem telewizji będę miał lepsze rzeczy, lepszy sprzęt i będę miał jeszcze kogoś, kto będzie mi te pytania podrzucał, żebym ja sam nie musiał się czytać, rozpraszać i tak dalej. Dziękuję Państwu bardzo za udział. No i dobranoc. Jutro KHT jak zwykle o 20.30. Dziękuję. Dobranoc. No wyłączamy to. Wyłączamy to, proszę Państwa. O.